No i nadjeżdża wsparcie, no bo szeryf się starzeje, już nie da rady tak biegać. Właśnie Patryk nadjechał z przyczepą, oni jeszcze nie mucą, więc tutaj będzie na trzy przyczepy żniwa. No i fajnie, i trzeba sobie pomagać, my też tam jak będziemy mogli, to też pomożemy. I jakoś tak leci na tej wsi, nie? Cześć, witam was wszystkich z kolejnego filmu. No to rozpoczynamy serię żniwną w naszym gospodarstwie. Mamy dzisiaj 4 sierpnia, godzina 12:44. Rozpoczęliśmy zbiór orkiszu. Jest to na ten moment jedyna uprawa w naszym gospodarstwie, która się nadaje do zbioru. Niestety, ale żyta w tej chwili, myśleliśmy, że już dzisiaj będziemy kosić, ale tato przed chwilą zmierzył, zaraz jeszcze ponowi, będziemy sprawdzić, co się dzieje, może jakiś błąd w pomiarze. No ale wyszło 25, a wczoraj 16, a kurczę nie padało, więc dziwne. Orkisz fajny się kurzy. Wczoraj wieczorem miał 13%. Zaraz tato, ja wysypałem zbiornik, tato zaraz będzie wykonywał pomiar wilgotności i powie, jak to wygląda. No troszeczkę miotły z tej strony pola, później już to się tutaj nie pojawia. Orkisz bardzo ładny, dość umiarkowany, jeśli chodzi o straty zwierzyny. No i nie wiem, ile się uda nakosić. Miało być 9 hektarów, ale my mamy tylko parę hektarów. Mamy tylko kilka hektarów orkiszu. Chcieliśmy już zacząć żyto, no ale wygląda wszystko na to, że niestety jedną ręką steruję, wiecie, to nigdy nie jest, nie wychodzi na dobre. Zapomniałem opaskę na głowę, tak się spieszyłem do kombajnu, więc nagrywamy z ręki. Także dość umiarkowany, jeśli chodzi o szkody, o tutaj troszeczkę tego poniszczone, ale to dałoby się przeżyć. No ale mamy kolejne 4 hektary orkiszu, które jest no, bardzo mocno zniszczone i to nam już będzie przykro kosić. Zaraz będę miał na postoju, mam w traktorze kanisterek z olejem hydraulicznym. Po wymianie tutaj luzów na hydrostacie muszę uzupełnić, bo trochę gdzieś tam na, jak rzuci kombajnem w jakiejś dziurze czy coś, to zapika kontrolka. Na razie kombajn bardzo fajnie pracuje. No mieliśmy przygodę, zanim zaczęliśmy, mieliśmy już zacząć o 11, zaczęliśmy równo o 12, bo dojechałem na pole, okazało się, że gdzieś ktoś wyrzucił dużego kamienia z pola na drogę. Ja tym kołem tylnym musiałem najechać na ten kamień, zagięła się felga i powietrze uciekało i trzeba było się wrócić do domu po młot, uderzyć felgę, felga wróciła na swoje miejsce, no taka miękki materiał bardzo. No ale teraz kosimy się, nic nie dzieje, będzie trzeba uważać. Jeśli chodzi o plonowanie, no to tutaj wczoraj byli wynajęci przez koło łowieckie, więc tutaj myślę, że już nikt nie będzie mi zarzucał, że to są jacyś moi rzeczoznawcy i robią mi przysługę. Wynajęta firma, która szacuje szkody. No wiadomo, jak to jest, jak zawsze się robi na korzyść tego, kto się troszeczkę na tego, kto płaci, tak działa psychika ludzka, no trudno, ale byli na tyle profesjonalni, chociaż w jednym, że mieli taką mini mocarnię i pobierali próby plonowania i wiemy mniej więcej, jak wygląda plonowanie orkiszu w naszym gospodarstwie. Na tej działce średnia oszacowana przez rzeczoznawców to ma być niespełna 5 ton z hektara. Tam brakuje chyba 100 kilo do piątki. Mamy jedną działkę, gdzie w miejscach nieuszkodzonych przez zwierzynę jest 6,4 tony, więc to jest w ogóle rewelacja, a tam jest bardzo dobra gleba. No i mamy jeszcze jedną działkę, gdzie jest 4,4 tony z hektara.
to jeżeli chodzi o wydajność, myślę, że jest bardzo dobrym wynikiem. I nie możemy tutaj na nic narzekać. No oczywiście te szkody łowieckie takie trochę zawsze nam psują ten wynik, ale jeżeli ja Wam podaję plonowanie, to czy tam zysk, czy koszty prowadzenia uprawy, to staram się wliczyć tą szkodę łowiecką do plonu tyle, ile faktycznie mi wypłacono, czyli jeżeli mi nie wypłacili całej szkody, to wliczam tylko tą część, która została wypłacona, żeby tutaj widzowie mogli sami ocenić, jak wygląda opłacalność. No w tym roku opłacalność będzie bardzo niska, no bo jak wiecie, mamy szczególny rok, w którym mamy historycznie wysokie koszty produkcji z historycznie niskimi cenami płodów rolnych. No to także zobaczymy. Na razie nic nie chcę mówić. Może się jeszcze tu coś zmieni, może się uda dobrze sprzedać. My jesteśmy cały czas dobrej myśli i tutaj sobie walczymy. Tutaj się zaraz tam nawrócę, porozmawiam z szeryfem i do Was wrócę z dalszą częścią vlogu. No i tutaj szeryf zrobił drugi pomiar. Troszeczkę mniej, 20%, ale chyba się dzisiaj już nie uda żyta, więc skosimy orkisze do końca w naszym gospodarstwie. No i musimy czekać. No niestety pogoda jest niesprzyjająca w tym roku. Zazwyczaj o tej porze jesteśmy już po żniwach głównych zbóż, żyta, orkiszu. Ewentualnie kończymy płaskórkę jarą. O zimę już na pewno powinny być skończone, a nie dopiero zaczęte. A dzisiaj jest taki króciutkie okienko pogodowe. I od dzisiaj, czy tam z nocy, z dzisiaj na, czyli piątku na sobotę, mają przyjść bardzo mocne opady, bo w sumie przez weekend ma spaść 80 litrów na metr kwadratowy. To jest bardzo duży opad. Do tego są tutaj ostrzeżenia, że lokalnie będą bardzo mocne nawałnice z gradobiciami, co może powodować lokalne podtopienia i gradobicia. No zobaczymy. No mam nadzieję, że nas to minie. Na razie nie ma co płakać, bo jeszcze się nic nie wydarzyło, prawda? Maszyna chodzi bosko, aż się chce pracować. Słoma jeszcze by chciała jeden dzień. Słoma by jeszcze chciała jeden dzień posknąć. No niestety okienko pogodowe jest. Orki zaczyna się osypywać, więc trzeba się brać do roboty. Półtora raza objechałem pole, a już było parę, trzy przejazdy już były. Także pole ma 1,80 hektara, już widzicie, pierwsza kontrolka się pali. Także coś tam leci. Zaraz Wam opowiem o parametrach. Jak jest kombajn ustawiony. Sita są na oko i to jeszcze po ciemku, ale trafione perfekcyjnie, więc Wam nie powiem, jeżeli chodzi o sita, musicie tak sami ogarnąć. No na pewno są dużo mocniej otwarte jak pod żyto. Gdzieś tam, jeżeli chodzi o te skale, to dolne sito w połowie skali, a górne sito tak 40% zamknięcia. Tak Wam mogę tłumaczyć, na oko, tak otwierane. Wiatr jest 1150, szczelina młotowa, moi mili, to jest chyba, to jest 7, 7 mm i prędkość B na 1150 i bardzo ładnie i czysto się omłaca i kosi. No, ewidentnie nas tutaj trzyma słoma, która by jeszcze chciała, no ogólnie tej słomy jest dużo, jak widzicie, jak na ekologię, nikt tutaj nie powie, jeszcze ten efekt potęguje odrobina miotły w uprawie zbożowej. No ale jest tutaj naprawdę no jest dobrze, no co Wam będę mówił, no. Tak jak mówię, jeszcze mimo, że późno zaczęliśmy bardzo żniwa, to deszcze nam nic nie zrobiły, żadnej szkody na ten moment. Tylko tyle, żeśmy sobie mogli odpocząć przed żniwami i cierpliwie czekaliśmy.
Więc tutaj, a woda jest potrzebna później do uprawek, potem do rozkładu słomy. Także kurczę, na razie jest w porządku. Obawiamy się tego weekendu, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No kombaj jest super ustawiony. Jeżeli podjeżdżamy pod górę, no to widzicie, czujnik strat jest równo na zielonym, gdzie jest ustawiony na najbardziej czułą pozycję, a w momencie, kiedy jedziemy na równym albo w dół, no to ta wskazówka opada całkowicie, no bo już nie jesteśmy w stanie, no po prostu idziemy pod górę, więc to jest naturalne, że koma zaczyna gubić, tak? No przechył poprzeczny jest tutaj kompensowany, więc jest super, naprawdę fajnie to wygląda, może teraz będzie lepiej widać, bo zniknęła osłona, tutaj taka guma była założona wcześniej. I teraz chyba bardziej widać, jak jest poziom gardzieli, a jak jest poziom headera, że jedziemy cały czas na przechylonym kombajnie. Prędkość, to jest w tej chwili przyspieszyłem, mówiąc słowo prędkość, jedziemy 3,6 km na godzinę. Tak się prezentuje One. Także no jesteśmy bardzo zadowoleni. No. Humory są dobre. Nie ma co ukrywać. Hektar 82, piąty objazd, półtora zbiornika. Także tutaj będzie naprawdę bardzo ładny plon. Myślę, że nie ma co przedłużać, potem że coś dogram ewentualnie przy rozładunku i tak dalej. I widzimy się wkrótce. Także na razie, do usłyszenia, cześć. No i z hektara 82 arów weszła cała czubata wieltonka i cały tutaj teraz zbiornik, który wysypuje do marbolki. Także tyle wyszło. Trochę jest, nie ma rekordu w tym roku, ale trochę tego jest. Jest Patryk. Teraz przestawiamy kombajn na żyto. Jadę na działkę obok na żyto. Ma już 17% wilgotności. Tato mówi, że szkoda, żeby specjalnie tutaj jechać, a teraz te deszcze, żeby to nie pogniło. Na ząb jest twarde, a kiedyś jak nie mieliśmy wilgotnościomierza, to mówi, że dałby sobie rękę uciąć, żeby kosił. I się nigdy nic nie stało, więc tutaj warto mieć takiego właśnie szeryfa z doświadczeniem, no, który potrafi podjąć taką decyzję, ciężką decyzję, no bo nie wiadomo, co robić tak naprawdę, nie? Troszkę tego jest, zobaczcie, to mi się sypie.